Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Razem ze mną w studium biorą udział Zbigniew, Kasia, Wiktor i ja, Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, chcemy szczególnie prosić Boga, Ducha Świętego o właściwe zrozumienie i właściwe przekazanie słów Słowa Bożego. Wierzę, że Bóg wysłucha nasze modlitwy. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Boże, za ten tydzień, który minął i prosimy Cię o błogosławieństwo na przyszły tydzień. Prosimy Cię o błogosławieństwo na to studium i prosimy Cię o wszystkie dary dla nas. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Studium Słowa Bożego dzisiaj będzie w oparciu o kolejny temat z lekcji na temat świątyni. Będą to lekcje płynące ze świątyni. Może zaraz na wstępie zapytajmy, jaki jest cel świątyni? Wiktor, możesz nam powiedzieć? Cel świątyni jest taki, żeby Bóg mieszkał wśród ludzi. Grzech rozerwał tą łączność człowieka z Bogiem, bo na początku w ogrodzie Eden było inaczej. Pan Bóg cały czas obecny był z ludźmi i grzech spowodował, że był ten rozłam. I świątynia miała spowodować to, że Bóg miał zamieszkać wśród tych ludzi, jakby na nowo odnowić tą więź. Tak. To pięknie jest nazwane w Księdze Izajasza. W 59 rozdziale, drugi wiersz, że grzechy uczyniły rozdział. Ale Bóg, kochając nas jako swoje dzieci, czyni wszystko, aby być razem z nami. A może jeszcze, jaki jeszcze jest cel świątyni? Poza tym, że Bóg chce mieszkać z nami, jakie jeszcze lekcje płyną ze świątyni? Kasiu, powiedz. No tak naprawdę to była taka, to było przedstawienie ludziom zbawienia. W takiej kwintesencji, jakby w takim... No w kondensowany sposób, tak? Przez to, przez całą świątynię można było zobaczyć, jaki tak naprawdę plan Boży jest według człowieka. Tak. Dla człowieka. Jaki plan dla człowieka z człowiekiem, aby człowiek wrócił do tego stanu, zanim się grzech pojawił. Tak. Jeżeli chodzi o świątynię, już od samego początku najpierw był to raj Eden, czy później po grzechu przychodzili do bram raju Eden, aby no, obcować z Bogiem. A w pewnym momencie czytamy, że Bóg powołał, stało się to na powołanie Boże, specjalne miejsce, specjalną świątynię. Tak. No jak... Co możemy o tej świątyni powiedzieć? Jak ona wyglądała? Może nie od razu jeszcze sprzęty, ale jak ona wyglądała? Jak wyglądał cały obóz izraelski? Myślę, że pierwsza świątynia powstała po wyjściu Izraela z Egiptu. I było to najbardziej dostojne miejsce, po to w centrum. A za czasów Izraela, zresztą i teraz, najlepsze miejsce jest centrum, więc to było centralne miejsce. I myślę, że tak jak Bóg przykazał, było to zrobione z najlepszych materiałów, najbardziej dokładnie wykonane, miejsce szczególne. Tak jest. Tu możemy podkreślić na podstawie analogii do innych narodów, że gdy były obozy, to w centrum tego obozu zawsze był król, a dookoła mieszkańcy. W
tym wypadku nie był tam ani wódz, ani król, bo zresztą króla nie było, ale w samym centrum mieszkał Bóg. Było to dowodem tego, że tą centralną postacią dla tego narodu będzie sam Bóg. Tak jest. Następnie, co jeszcze możemy powiedzieć o tej świątyni jako miejscu mieszkania Bożego? Że dookoła świątyni co się znajdowało? Wiemy, że dookoła świątyni mieszkali, prawda, Izraelici. Najpierw mieszkali Lewici, tak zwani ci, którzy sprawowali służbę świątynną. Później mieszkali plemiona izraelskie, po trzy w każdym jakby skupisku. I jakby otaczali tą świątynię swoją obecnością. Tak. Czyli był tam porządek. Porządek był, nie tak. Tylko w samej świątyni, jak będziemy mówili, ale również w całym obozie. I jeszcze raz warto podkreślić, że tą centralną postacią był Bóg, który mieszkał w świątyni. Tak jak to już wspominaliśmy, Bóg powiedział, że wystawią mi świątynię, abym mógł mieszkać wśród nich z narodem. To było celem Bożym, mieszkać razem ze swoim ludem, razem ze swoimi dziećmi, które stworzył. Jest to normalne. Mi tak. Się taka analogia przypomina, tak. Jak teraz tak właśnie sobie uświadomiłem, że jeśli jest to centralny punkt i te wokół obozów była plemiona izraelskie, to można powiedzieć, że każdy, kto chciał dotrzeć z zewnątrz, musiał przejść przez obozy do tego centralnego punktu. Takie było przynajmniej idealne założenie, że właśnie ci Izraelici pokażą, jak czczą tego Boga. Nie było to gdzieś z boku, że ktoś szedł i zobaczył, tylko właśnie poprzez jakby służbę czy postawę tych Izraelitów, jak wspaniałą mają właśnie to w środku. Tak? Mm-hmm. Tak jest. Tak, i tam mieszkał Bóg, święty Bóg. I dlatego jest powiedziane, że ta świątynia też była miejscem jakim? Przez obecność Bożą. Miejscem świętym. Świętym. Obecność Boża uświęcała to miejsce. Nie, że te sprzęty albo te materiały były jakieś szczególnie święte. Obecność Boża czyniła to miejsce święte. I dlatego, że obecność Boża czyniła to miejsce święte. Czytamy również, że życzeniem Bożym, aby ten naród, który wokół tej świątyni się znajdował, jakim narodem był? Szczególnym, świętym, prawda? Tak, też szczególnym, też świętym, tak. Może przeczytamy ten wiersz z Księgi Wyjścia, 40 rozdział, 9 po 10. Potem weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go wraz ze wszystkimi jego przyborami i będzie święty. Namaścisz także ołtarz całopalenia wraz ze wszystkimi jego przyborami. Poświęcisz ołtarz i stanie się ołtarz świętością nad świętościami. Tak jest. A więc mowa jest, że sama świątynia, z uwagi, jak już podkreślaliśmy, na obecność Bożą, była miejscem świętym. Tak jest. I w związku z tym, że ta świątynia była miejscem świętym i że Bóg jest święty, dlatego też skierował do tego narodu jakie poselstwo, jakie wezwanie, jakie pragnienie. Tak, to jest w kilku miejscach podkreślone. Że bądźcie jakimi? Bądźcie święci. Pan Bóg pragnął, żeby ten naród się uświęcał, tak, we wszystkich aspektach życia, żeby pokazywał innym okolicznym narodom, że to jest wzór prawidłowy, że to jest świętość, która płynęła od Boga, jakby była też świętością tego ludu. Tak. Proszę bardzo. Ja myślę, że to jest też tak, że jeśli mamy nauczyciela, taka analogia, i widzimy jego uczniów, to wiemy, jaki jest nauczyciel. A gdy nauczyciel uczy, czy na przykład byśmy mogli powiedzieć, że aniołowie by mogli przyjść i pokazać, jak jest, ale oni są inni, a Bóg potrzebował, czy chciał
ludzi takich samych jak cała reszta. Tak. Że również w tych samych warunkach, w tych samych okolicznościach można tak wspaniale służyć Bogu i mieć taką wspaniałą, świętą postawę. Tak jest. Jeszcze bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu. To nie tylko w jakichś szczególnych momentach, ale we wszelkim postępowaniu w życiu mieli być no, świętymi. Tak. Będziemy jeszcze wiele w kolejnych studiach biblijnych mówili na temat świątyni, jej służby, ale dzisiaj chcemy przede wszystkim podkreślić, no, jak ona była zbudowana. Może tak ogólnie popatrzmy, że dookoła świątyni co był? Co było? Ogrodzenie. Ogrodzenie i to, co było wewnątrz tego ogrodzenia, nazywano przedsionkiem. Tak jest. Co tam znajdowało się w tym miejscu no, zwanym przedsionkiem? Ołtarz całopalenia. Ołtarz całopalenia to jest raz, gdzie przyprowadzano ofiary, te, które umierały za grzeszników. I co tam jeszcze było? I kadź do obmywania. Tak. Kadź do obmywania, że wszystko, co było wnoszone przed oblicze Boże, miało być oczyszczone, miało być obmyte, święte. To też miało swoje znaczenie. Bo pamiętajmy, że zawsze jesteśmy, tak. Żebyśmy pamiętali, że zawsze jesteśmy brudni, że zawsze coś tam w nas jest i potrzeba tego oczyszczenia. Tak jest. I dlatego była ta kadź. Nieraz to określano jako morze oblewanie i wszyscy, którzy wchodzili, przede wszystkim tu dotyczy kapłanów, do świątyni musieli być obmyci, tak jak to zostało podkreślone. I to był ten przedsionek. I kto miał dostęp do tego przedsionka? Kto tam mógł przyjść do tego przedsionka? Tam, gdzie znajdował się ołtarz do całopaleń. No wszyscy. No każdy. Kto miał takie potrzeby, kto miał taką potrzebę, mógł tam. Tak. Każdy Izraelczyk. Każdy no, Izraelczyk. Mógł przyjść, a nawet powinien był przyjść. I nie tylko Izraelczyk. Tak. Bo dla obcych też. I dla obcych też, a szczególnie jeżeli chodzi o obcych, to też musieli się do tego przygotować, jakby włączyć się w ten naród, dokonać znaku przymierza, obrzeski i tak dalej. Czyli inne narody, to jeszcze będziemy też podkreślali, mieli dostęp, mogli korzystać z tego wszystkiego, co znajdowało się w świątyni, a szczególnie ołtarz do całopaleń. Dobrze. A później była sama świątynia. Z ilu części się składała świątynia? Z dwóch części się składała świątynia. Z miejsca świętego i miejsca najświętszego. Tak. Najpierw było miejsce święte, była zasłona i można było wejść do tego miejsca świętego. I kto jedynie tam mógł wejść? Kapłan. Kapłani. Kapłan. Tak jest. To są ci, którzy wywodzili się z pokolenia Arona. Ci wchodzili. Byli jeszcze pozostali członkowie pokolenia Lewiego. Oni pełnili taką funkcję pomocniczą. Sprzątali, czyścili, wynosili pewne rzeczy. Natomiast kapłani, to znaczy członkowie rodziny Arona, mogli bezpośrednio i pełnili tą służbę. Jakie sprzęty znajdowały się w tym świętym? Jakbyśmy tak wchodzili do tej świątyni. To po lewej stronie znajdował się świecznik siedmioramienny. Tak. Po prawej stronie mamy stół z chlebami pokładnymi. Ile tych chlebów było? 12. 12. I mamy ołtarz kadzenia. Tak, tuż przed zasłoną, która dzieliła święte od najświętszego, była zasłona. Tak. Była zasłona przy wejściu i była ta druga zasłona, która oddzielała święte od najświętszego. Jakie znaczenie miały te sprzęty? Może nie wszystko potrafimy powiedzieć, ale wiele rzeczy nam objawia Słowo Boże. No chociażby świecznik. Jest symbolem Ducha Świętego. Tak, symbolem Ducha Świętego. Tym, który daje oświecenie, daje Słowo Boże, przekazuje.
I dlatego, gdy Jezus Chrystus był na ziemi, to wskazywało na Niego, też powiedział, że jest kim? Światłem. Światłem, światłością świata, tak jest. I symbol tego świecznika to wskazywał na Jezusa. Jeżeli chodzi o ołtarz do, jeżeli chodzi o stół z chlebami pokładnymi, tam była, jak już Kasia powiedziała, 12 chlebów jako symbol, no, 12 pokoleń, jako wyposażenie dla 12 pokoleń. Jakie było znaczenie tych chlebów? Było takie znaczenie, że Pan Bóg nie zostawia bez pokarmu cielesnego, prawda? Jeżeli ma przygotowany ten pokarm dla 12 pokoleń, czyli dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy... I zmieniane te chleby były jak często? Raz w tygodniu. Chleby były raz w tygodniu, no, zmieniane jako symbol, że Bóg cały czas dostarcza pokarmu, no, tego fizycznego, jak również i tego pokarmu duchowego. Jezus Chrystus też, będąc na ziemi, jako wypełnienie tego symbolu albo coś, co wskazuje, że jam jest chleb żywota również. No i był też ołtarz do kadzenia. Co możemy na temat ołtarza do kadzenia powiedzieć? To są modlitwy, które zanoszone, i tak jak dym się unosi do góry, tak samo modlitwy, które zanosimy, prawda, i tak samo kapłani się modlili, prawda, to się podnosi symbolicznie też razem z tym dymem do Pana Boga. Tak. Po pierwsze, słusznie to było znaczenie, że symbol wstawienniczych modlitw, które zanoszone były i docierały przed oblicze Boże. Tak, to jest raz. I druga jeszcze, że ten dym zacieniał, jakby ochraniał to miejsce, gdzie było najświętsze. No i co było w najświętszym miejscu? Kasiu, powiedz. No tutaj już mamy Arkę Przymierza z przykazaniami wewnątrz. Tak. Mamy na niej dwa cheruby, tak, czyli dwóch aniołów, którzy mają rozpostarte skrzydła. Twarzami są zwrócone ku sobie i patrzą w dół jakby na to wieko. Tak. A wieko czym było? Jak nazywane było często wieko? Jako tak zwana? Ubłagalnia. Ubłagalnia. Czy to jest, szanowni państwo, to jest głęboka treść, że były przykazania, 10 przykazań, które niestety są przestępowane przez ludzi, ale a na tym wieku co się ukazało? Na wieku. Tam była chwała Boża, tam tak właśnie objawiał się Bóg. Tak, tak jest, Szekina, tam był, był dowód czy obraz, no, osobowości, osoby Boga. I teraz widzimy w tym piękno, że skrzynia przymierza, gdzie były przykazania, które niestety, no, rodzaj ludzki przestąpił czy przestępuje, była obecność Boża, symbol obecności Bożej, a między przykazaniami, które były przestępowane, a obecnością Bożą, to co Kasia powiedziała, było to ubłaganie, to wieko. Świetnie. Było to wieko, które często nazywano ubłagalnią. Mhm. Także między Bogiem, a między przykazaniami było ubłagania. I kto jest tym ubłaganiem, jakieśmy już w poprzednich studiach biblijnych, jeszcze będziemy mówili, kto jest tym ubłaganiem za grzechy nasze? Kto zapłacił cenę? Jezus Chrystus, który poszedł na to, żeby umrzeć za nas, prawda, i zapłacił tą najwyższą cenę, którą zapłacił. Czy ktokolwiek z ludzi może tą funkcję pełnić jako ubłaganie, jako przebaczanie i tak dalej? Że to według Słowa Bożego jest wyłącznie kto? To jest wyłącznie Jezus Chrystus. Wyłącznie osoba, Jezus która Chrystus właśnie stała się tą prawdziwą ofiarą, jedyną ofiarą za człowieka. Tak. Dlaczego wyłącznie? Już częściowo Kasia powiedziała, bo jedynie On co?
Jest bez grzechu. No, raz bez grzechu, a mimo to grzechy ludzi wziął na swoje barki i co? No, właśnie, oddał życie, stał oddał się tą ofiarą. Życie. Zapłacił. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tak. Wyłącznie Jezus Chrystus. Nikt z ludzi nie może zbawiać. Nikt z ludzi nie może przebaczać grzechy. Bo jedynie Jezus mógł, miał prawo, bo zapłacił cenę, był bezgrzeszny, czyli nie musiał umierać, ale w zastępstwie za ludzi, za ludzkość, za grzechy zapłacił cenę. Tak. I dlatego też każdy Izraelczyk mógł to rozumieć i dzisiaj my, myśląc o tym, możemy być również usprawiedliwieni dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Jak to podkreślaliśmy, że usprawiedliwienie jest dzisiaj przez co? I wtedy, i dzisiaj. No zawsze było przez wiarę, przez łaskę. Przez wiarę. Dzięki łasce, przez wiarę. Łaska jest strony Boga. Wiara to jest jakoby ręka, którą wyciągamy po te Boże dary i po te błogosławieństwa. Usprawiedliwiony z wiary. Tak. Tak wyglądała świątynia. Tak jest. I każda część tej świątyni miała swoje znaczenie jako obraz zbawienia, jako obraz obecności również Bożej. Tam były również inne sprzęty, które posługiwano przy służbie świątynnej, ale w zasadzie to, cośmy mówili, to były te istotne, najważniejsze części, które wskazywały na zbawienie. Tak. I czytamy, że świątynia w Starym Testamencie była takim centrum Bożego działania i społeczności, jak też to już podkreślali, społeczności między Bogiem a ludźmi przez służbę. Tak. Mamy w liście do Koryntian i też w pierwszej królewskiej w 8 rozdziale, tam jest opis, bo pierwsza świątynia to była ta świątynia na pustyni. Ona była jaka? No, z czego? Z namiotu. Z materiału. Namiotowa. Dlatego, że oni wędrowali, więc nie mogła to być świątynia, która jest w jednym miejscu, ale musiała to być świątynia przenośna. Musi codziennie demontować i przechodzić. Tak jest. Jak dzień za dniem, to i codziennie, gdy się jakoś zatrzymywali dłużej na pewnym miejscu, to tam rozbijali też tą świątynię, a cały obóz był wokół tej świątyni, no i pełniła ona swoją służbę. Później, kiedy naród izraelski, jako lud Boży, wyszedł z Egiptu, osiedlił się no, w Palestynie czy w Izraelu, to czytamy, że została zbudowana świątynia. Kiedy i przez kogo ona została zbudowana? Kto budował tą już świątynię w formie budynku jakiegoś? No to już Salomon, tak? Dawid Salomon trochę zgromadził. Tak. Materiały potrzebne Salomon budował. Tak jest. Jest powiedziane, że Dawid chciał budować. Ale powiedział mu Bóg, niestety jesteś królem wojny. No tak. Twój syn będzie budował. Ale już też w naszej lekcji było podkreślone, że byli specjalni ludzie, którzy bardzo w misterny sposób to mogli uczynić. Co to byli za ludzie? Jak również skąd te wszystkie talenty, które posiadali. No, proszę bardzo. No wiemy, że przede wszystkim, że te materiały i to wszystko, co było zgromadzone, to było najlepsze, co mogli dać, prawda, ludzi. I najważniejsze to, że robili to dobrowolnie. Tak. Czyli nie było jakiegoś tam przymusu. Każdy od serca swojego szczerego dawał tyle, ile jemu sumienia mówiło. Tak. I tak samo my w dzisiejszych czasach powinniśmy dla Pana Boga dawać to, co mamy najlepsze.
I to, co nam zbyła, a to, co mamy najlepsze i najlepsze powinniśmy ofiarować Panu Bogu. No, w służbie dla innych ludzi, dla innych dzieci Bożych i tak dalej. Tam nawet nazwiska są wymienione, że szczególnie byli obdarzeni, utalentowani przez Ducha Świętego, aby w najlepszy, najbardziej misterny sposób mogli to uczynić. Basale, Obo, Liab i wiele innych tam jeszcze na pewno współpracowników, ale to byli ci najlepsi. No i budowali. I zbudowali tą świątynię, i tą przenośną, i później tą świątynię budowaną pod kierunkiem Salomona. Salomon następnie, gdy ta świątynia była zbudowana, ona była poświęcona, ona była namaszczona, i świątynia, i kapłani, i była uroczysta modlitwa Salomona. I w tej modlitwie on zwrócił, jakie będą cele tej świątyni. Po pierwsze, że to będą modlitwy zanoszone do kogo? No tam w Najświętszym mówiliśmy, że był Pan Bóg. Sam Bóg był. Szekina, objawiła się chwała Boża, jakby obecność Boża zamanifestowała. I tam, w tamtym kierunku miały być skierowane modlitwy. W jakiej sprawie, w jakich problemach te modlitwy były zanoszone? Tam jest w modlitwie kilka wymienia. Przede wszystkim, że to świątynia miała być domem Boga. Boga i również dla ludzi to miał być Bóg, miał być miejsce czego? Przebaczenia grzechów, to chyba było tak, bardzo ważne. Przebaczenia grzechów. Czyli modlitw. Mogli wyznać modlitw. Tak. Modlitw, a również modlitwy słusznie o, tak. O wyznawanie grzechów. W jakich tutaj jeszcze okolicznościach te modlitwy były zanoszone? Ale też mogli podziękować za coś, nie tylko tak. Za grzechy, bo nie tylko grzesznik, ale też podziękować za to, co dobre i to złe. Tak, prawda? Że tam były dziękczynne modlitwy tak. Zanoszone za wszystko, co Bóg czynił, to znaczy za zbawienie, przebaczenie. Za wszystkie aspekty naszego życia, prawda? I tak jak Wiktor mówi o jakichś ślubach, no wszystko jakby wiązało się, można było do Boga zanieść. Każdy element swojego życia, tak? Tak. Błogosławieństwo dzieci. Tak, czyli dziękczynienie, jak również prośby. I jakieś śluby, które były przez naród składane. Tam jeszcze niektóre rzeczy wymienia. Jakie? Klęsk na przykład żywiołowych, kiedy na przykład było jakieś nieszczęście, był słaby urodzaj, wtedy też się modlili. Nie było deszczu, też się modlili. Także to jakby codzienne potrzeby swoje przekładali do Pana Boga. Gdyby była susza, gdyby jakaś klęska przyszła, jeszcze gdyby jakieś obce narody uderzyły, no to... No właśnie, to jest ciekawe. O zwycięstwo można było prosić, tak? Tak? O zwycięstwo. Również tutaj mamy wymienione, Salomon wymienia modlitwę obcych przybyszów, którzy tam mogli modlić się. I to, co mnie uderzyło w tym, właśnie w słowach Salomona, to, że za każdym razem, gdy wymieniał coś, co... do czego służy świątynia, do czego to miejsce jest jakby przeznaczone, to mówi, a ty racz wysłuchać w modlitwie w niebie, Boże. Czyli ty racz wysłuchać, czyli to wszystko, co my składamy, co jest w tej świątyni, to ty racz wysłuchać i uczyń według tego, co... Z miejsca mieszkania twojego, tak. A miejsce mieszkania Boga, to cośmy w poprzednich studiach już podkreślali, jest gdzie? No jest w niebie. W niebie. A ta ziemska świątynia była takim odbiciem tego miejsca, które jest w niebie, gdzie jest centrum, jakbyśmy to też nazywali, centrum dowodzenia całym wszechświatem, centrum zbawienia. To jakiś obraz był. Ludzie w starożytności myśleli obrazowo i dlatego Bóg też do nich przemawiał obrazowo, aby to wszystko mogli zresztą, tak jak tutaj lepiej zrozumieć. Kasia przytoczyła, to jeszcze jest wołanie do ciebie, ludu cudzoziemców, aby wszystkie ludy ziemi poznały twoje imię.
Tak. To miał być taki, tak jak brat mówi, obrazowo, obraz Izraela miał iść na cały świat, nie do środka, nie tylko dla siebie. Tak. Razu w samym założeniu. Tak jest, że będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Owszem, były warunki, w jakich te inne narody miały przychodzić, włączać, ale mieli ten przywilej, mieli to prawo również inne narody, że Jerozolima i świątynia miała stać się centrum zbawienia, centrum modlitw, domem modlitwy dla wszystkich narodów. No i jest też powiedziane, że tam będę z tobą co? Jeżeli będziesz miał jakieś problemy, nie będziesz wiedział, jaką decyzję podjąć, no to tam będę z tobą rozmawiał, będę się do ciebie zwracał. Tak jest. Tam będę z tobą rozmawiał. Tam głos Boży był słyszany, tam z świątyni, z Najświętszego. Proszę bardzo, Wiktor. Jeszcze jest ciekawe to, że świątynia była wzorem i narody, jakie przychodzili, to oni nie musieli do nich się dostosowywać, do tych narodów, tylko że narody, które z innych plemion, musieli się dostosować do tych wszystkich obrzędów, które obowiązywali w świątyni. Tak. To jest dla nas też takim przykładem jest, że my mamy wzór i ten wzór mamy zapisany w Słowie Bożym. Mhm. Nie musimy się dopasowywać, żeby się dopasować do czegoś, tylko że mamy ten wzór, jedyny wzór. Tak. I słuszny wzór. Tak, jedyny wzór. Czyli nie mamy sobie nabożeństw stworzyć tak, jak my chcemy, ale przede wszystkim nabożeństwa powinny być takie, jakie sobie Bóg życzy, aby Jego imię było uwielbione i abyśmy te duchowe błogosławieństwa korzystali. W Słowie Bożym, szczególnie w Psalmie 73, jest też Asaf. No, to jest autor tego psalmu. Z czym on miał problem? To jest psalm 73. Z czym on miał problem? Jak się przyglądał to, co się dzieje na ziemi. No, że powodzi się komu bardzo dobrze? Bezbożnym. No, bezbożnym się powodzi bardzo dobrze. Że oni to mają, tam wymienia w tych pierwszych 17 wierszach, no i jest powiedziane, że omal się nie zachwiałem, że ja chcę Bogu służyć i może mam pewne problemy, a tym bezbożnym, którzy nie szanują Boga, Jego prawa, powodzi się bardzo dobrze. Tak jest tu napisane, że nawet zazdrościł tego, że oni byli otyli i właściwie nie chorowali. No tak. No takie nawet zwykłe, codzienne rzeczy, prawda? Tak, tak jest. No i nie rozumiał tego. To jak to służba Boża i ona nie gwarantuje wszelkiej pomyślności na ziemi? Ona gwarantuje wiele wspaniałych rzeczy, ale nie gwarantuje wszelkiej pomyślności, że również i niepobożni z tych błogosławieństw Bożych mogą korzystać. Tak jak jest napisane, deszcz pada na pobożnych i niepobożnych. Tak jest. Tak. I dopiero zrozumiał autor tego psalmu 73, gdy gdzie poszedł? Do świątyni. Do świątyni. Nasz przekład, no, Biblia, którą zwykle używamy, no, jakoś inaczej to oddaje. Oryginał mówi, że gdy poszedłem do świątyni. Ja tu sobą nawet przyniosłem oparte pewne wypowiedzi na oryginalnym tekście i rzeczywiście możemy powiedzieć ten psalm 73 i wiersz 17, że zrozumiałem, gdy poszedłem do świątyni, tam zobaczyłem co? Ich. Ujrzałem moc i chwałę Bożą. Chwałę Bożą, ale jeżeli chodzi o tych niepobożnych, to co tam zobaczyłem? Że sprawiedliwi zwyciężą, że są pod ochroną Pana Boga sprawiedliwie i że tamci po prostu zginą. Tak. Jaki jest ich koniec? Tam jest dosłownie to, ten zwrot użyty, że tam jest ich koniec. Tam zobaczyłem ich koniec. No co z tego, że tu na ziemi im bardzo często im dobrze się powodzi,
i wiele innych takich rzeczy z wielu korzystają, no a nie zawsze pobożni no w pełni też z tego korzystają. Też przechodzą pewne doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Dopiero poszedłem do świątyni, tam zobaczyłem, jaki jest los pobożnych, którzy uwielbiają Boga. Jaki jest los? Że ich grzechy są co? Oddane. Oddane, przebaczone są ich grzechy i nie ma ich grzechów. Jeżeli ich grzechy są przebaczone, to mają prawo do czego? Do zbawienia. Do zbawienia. Jak teraz nieraz oglądam, tak, czy rozmawiam, czy widzę różnych filozofów, różne filozofie, które się wszystko gra i wszystko przekonujące do momentu śmierci. Okazuje się, że wspaniale wszystko i umiera. I na tak. to nie mógł, mówi, że wiara nie ma. No ale umiera, prawda? Tak. I wtedy nie ma rozwiązania, nie ma dyskusji. Wszystko tak. jest dobrze, dopóki żyjemy. A umieramy i koniec. Ja pamiętam jeszcze jako chłopiec taki mały, taką ilustrację oglądałem, biedny bogacz. I w umyśle dziecka nie mogą tego pojąć. To znaczy, biedny bogacz, jak bogacz, to nie biedny. I dopiero mi tam babcia tłumaczyła, pokazywała, że jak się rodził, potem w złotej kołysce, potem go nosili, potem to. A na końcu ostatnia ilustracja była? Jak go w trumnie niosą na cmentarz. Tak. I jeżeli nie skorzystał z zbawienia, to jest jego koniec, to jest jego los. A następnie jest opisane tam od wiersza 18 aż do końca tego psalmu, co jest opisane. Jaki jest los jakich ludzi? Wiernych. Wiernych, tak jest, że przebaczone grzechy. No i mają prawo do zbawienia, mają prawo do życia wiecznego. To wszystko mówiła świątynia i to, co w świątyni się odbywało, tak, to wszystko było ilustrowane. No i jest to ilustracja do dnia dzisiejszego. Już nie ma świątyni, ale lekcje płynące ze świątyni, że lepiej być po stronie i dobrą rzeczą jest być po stronie Boga, korzystać z przebaczenia, to, co w świątyni było zilustrowane. A jeżeli zrezygnujemy, jeżeli wzgardzimy, nie przyjmiemy zbawienia, tam były te baranki, które wskazywały, no to sami sobie los gotujemy. Tak. No i dlatego też możemy jedno powiedzieć. Chwała Panu za służbę świątynną i to, co ta służba świątynna przekazywała, że jest przebaczenie, jest darowanie win, a w związku z tym, że jest przebaczenie, darowanie win, mamy prawo do życia wiecznego, do zbawienia. I dopiero jak cały ten system zbawienia, autor tego psalmu zobaczył świątyni, dopiero zrozumiał, że warto być po stronie Boga, warto korzystać ze zbawienia, warto korzystać z Jego ofiary. No i cóż nam innego pozostaje? No nic więcej, tylko chcemy Bogu za to podziękować w modlitwie i może Kasię poprosimy do modlitwy. Panie Boże, pragnę Ci podziękować za to, że zawsze chciałeś być blisko nas, zawsze było to Twoim pragnieniem. Proszę Cię o to, byś i w nasze serca wlał to pragnienie i to zrozumienie, że naszym szczęściem jest być blisko Ciebie. Niech będzie chwała Tobie i cześć, uwielbienie. Proszę Cię o błogosławieństwo dla naszych serc, naszego życia, by Twój charakter objawiał się w naszym życiu. Amen. 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 Dziękuję za obecność, a szczególnie pragnę serdecznie wszystkich zaprosić na kolejne studium Słowa Bożego. A będziemy omawiali kwestie pojednania i ofiary oczyszczenia, w jaki sposób nasze życie jest oczyszczone i przez to, jakbyśmy już podkreślali i służba świątynna podkreśla to, mamy prawo do życia, do zbawienia, ale to wszystko przez Jezusa Chrystusa, którego świątynia jest obrazem. Niech chwała Bogu za to będzie. Serdecznie zapraszam na kolejne studium. Zapraszam.